Tak, te światełka pięknie wyglądają z przodu. Dzień zaczynamy, zobaczcie od czego. Świeżo wjechaliśmy na pole. Taki lemierz nam się wciął w łańcuch. Zaraz go spróbujemy wybić i zobaczymy, czy nic nie pouszkadzał. Ale widzicie, takie są uroki, a tam jakaś jeszcze belka, widzę, drewniana leży. Takie są uroki pracy na polu. No. Elementy stalowe są dla maszyn zabójcze. No i niestety łańcuch się przerwał. No i nie obyło się bez dłuższej przerwy. Ale na szczęście mieliśmy jeszcze jeden tutaj w zapasie w skrzynce. Szybko połataliśmy. Muszę przygotować zapasy od nowa. Muszę kupić też kołki do zabijania spożni. Także cały czas wszystko trzeba mieć pod kontrolą. Po części na bieżąco idą. No i lecimy z tym polem 25 hektarów chyba. Ujechaliśmy ile? Ze 100 metrów, 150. 25 hektarów, ziemia nie jest jakaś ciężka, więc dobrze się będzie zbierać. No ale kamienia sporo posypało się. Zaraz wam pokażę. To jest taki kawałeczek, jaki przejechaliśmy. Zobaczcie, trochę już jest. Jakieś korzenie jeszcze dodatkowo. Odwóz mamy, New Holanda, chyba T7 z HL-ką. Zaraz jadę po Łukasza na pociąg i może od jakiejś 15 ruszymy na dwie maszyny. Zobaczymy, jak to się uda. No także co, widzimy się później. No i jedziemy już na dwie maszyny. Przywiozłem Łukasza z pociągu, no i wsiadę od razu do białej. Jeździ. Ścieżki zgrałem z jednego ciągnika na drugi, żeby oba jeździły po tych samych ścieżkach, po prostu, żeby nie było żadnych zakładek ani nic. Tak, Sebastian porobił poprzeczniaki, miał koło po dwa okrążenia. Pole mniej więcej prostokątne, więc spoko to będzie zbierać. Kamieni jest naprawdę, naprawdę sporo jest. Tak to zresztą usłyszeć. No i tyle kamieni ma z przejazdów tamto i z powrotem.
to właśnie idzie, a druga. I sobie tak kółko będą jeździć. Tak tu. Biała tam. Bardzo długo zeszło z poprzecznikami, objechać dwa razy to pole na około 25 hektarów, no to chyba po 2 godzin to robił. No ale teraz już jedziemy cały czas proste odcinki. Tam druga, w drugim końcu, zaraz tu podjedzie. No i tutaj jest naprawdę sporo kamieni, tak jak widzicie na filmie. No i cały czas dzwonią też w maszynie. Myślę, że dzisiaj może zrobimy do 15 hektarów na tym polu, jak dobrze wszystko pójdzie. No i zobaczymy, do której będziemy mogli w ogóle pracować. Zaraz zajrzę w ogóle w pogodę. Dzisiaj nadają, no niby mrozu nie nadają, 4 stopnie na noc. No to jakby się udało pracować całą noc, to już na rano byśmy mieli na pewno hajrant, byśmy jechali na drugie pole. Drugie pole jest tam, za tymi drzewami. Na drugim polu mamy coś koło chyba 21 hektarów. Także na dwie maszyny to też będzie szybko. No ale zobaczymy. Na pewno jutro rozdzielam sprzęty. Bordowa jedzie w inne miejsce. Biała będzie tutaj kończyć już te pole. Drugie. No trzeba trochę to podzielić. Pracę. No bo tutaj to już wiadomo, o co chodzi. Ja z Sebastianem pojadę w inne miejsca robić. Na ten moment chyba do końca marca mamy co robić. Więc jeśli ktoś by chciał w kwietniu, to dopiero możemy coś porozmawiać o robocie. Słychać jakąś większą sztukę. No i zaraz mi bateria też padnie w kamerce. Mam jeszcze 20%. Może akurat na ten film wystarczy. No sporo jest tutaj stali. Później jak pojechałem po Łukasza, to Sebastianowi się wciął taki jeszcze większy lemierz niż ten pierwszy. Też mówi, że się trochę z nim musiał pobawić. No ale na szczęście drugim razem nie porwał mu łańcucha. Waltra prezentuje się pięknie z tą maszyną, w tym zestawie. A już cała ukurzona. Zbiornik. Ledwo to się zmieściło w tom i z powrotem.
godzina 19, już jest ciemno. Może nam się uda naprawdę to 15 zrobić, chociaż nie nadają mrozu, ale i tak chyba całą noc nie będziemy robić, bo jutro ten wyjazd. Także co, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.